Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Otwieram obrady 48. sesji Rady Powiatu Chełmskiego. Witam Państwa radnych. Witam Pana Piotra Dyniszczuka, starostę chełmskiego. Witam Pana Jerzego Kwiatkowskiego, wicestarostę. Witam Panią Agatę Niemczyk, skarbnika powiatu. Witam Panią Agnieszkę Drapsa, sekretarza powiatu. Witam serdecznie naszych gości, zastępcę komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, pana Wojciecha Chudobę. Witam zastępcę komendanta miejskiego Policji w Chełmie, pana Jarosława Jasina. Witam dyrektorów wydziałów i pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmie. Przechodzimy do punktu drugiego. Stwierdzenie kworum. Bardzo proszę o stwierdzenie kworum w formie elektronicznej. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności oraz stwierdzenia kworum w formie elektronicznej stwierdzam wymagane kworum do odbycia prawomocnego posiedzenia. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt trzeci, zatwierdzenie porządku obrad. Odczytam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Punkt piąty, informacja z działalności zarządu powiatu. Punkt szósty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt siódmy, informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chełmskiego za 2022 rok. Punkt ósmy, sprawozdanie komendanta miejskiego Policji w Chełmie z działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu chełmskiego za 2022 rok. Punkt dziewiąty, informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w gminach powiatu chełmskiego objętych właściwością prokuratury rejonowej w Chełmie za 2022 rok. Punkt dziesiąty, informacja ze scalania gruntów powiatu chełmskiego. Punkt jedenasty, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych. Punkt 12, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej. Punkt 13, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Punkt 14, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Punkt 15, podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. Punkt 16, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2023-2026. Punkt 17, podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku. Punkt 18, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krasnostawskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik Żulin Rejowiec od kilometra 12 plus 150 do kilometra 12 plus 436 o długości 0,286 km w ramach zadania rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 2118L, nr 3112L i nr 3122L w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Punkt 19, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat chełmski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Punkt 20, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, a także kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat chełmski. Punkt 21, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu powiatu chełmskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Punkt 22, odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. Punkt 23, wnioski komisji.
Punkt 24. Komunikaty przewodniczącego. Punkt 25. Zakończenie obrad sesji. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Protokół był udostępniony w wersji elektronicznej w systemie e-sesja oraz wyłożony w biurze samorządowym. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę zgłoszeń. Kto z Państwa w związku z tym jest za przyjęciem protokołu bez czytania? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu. Bardzo proszę pana Piotra Deniszczuka, starostę chełmskiego, o przedstawienie informacji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w ostatnich miesiącach od ostatniej sesji odbyliśmy 7 posiedzeń Zarządu Powiatu. Podjęliśmy 59 uchwał, które dotyczyły między innymi zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, zmian w planie finansowym, zmian w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych. Jeżeli chodzi o powołania komisji przetargowych, to tutaj miały miejsce takie rzeczy jak rozbudowa drogi powiatowej na terenie gminy Leśniowice i Żmudź, rozbudowa drogi powiatowej na terenie gminy Żmudź, dostawa materiałów do wykonania podbudowy, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, przebudowa drogi powiatowej na odcinku Putnowice Wielkie Busieniec, to jest teren gminy Wojsławice. Uzyskaliśmy tam 60% dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Zakup artykułów spożywczych i nabiału dla jednostek organizacyjnych powiatu chełmskiego, dostawa grysów, świadczenie usług pocztowych, przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Rejowiec Fabryczny, przebudowa odcinkowa drogi powiatowej na terenie gminy Żmudź i Dubienka, przebudowa drogi powiatowej na odcinku Niedziałowice II Bańkowszczyzna, to jest teren gminy Rejowiec, zakup oleju napędowego, usprawnienia komunikacyjne poprzez przebudowę odcinkową dróg na terenie gminy Białopole, zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. Uchwaliliśmy regulaminy organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie, Domu Pomocy Społecznej w Rejowcu i Domu Dziecka w Siedliszczu. Jeżeli chodzi o zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych, tutaj ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie przez Powiat Chełmski wykonania zadań publicznych 2023 roku, ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wspieranie przez Powiat Chełmski wykonania zadań publicznych w 2023 roku. Udzielenia upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Powiatu w Chełmie zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury. Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, procedury w trakcie realizacji, tutaj zakup oleju opałowego, dostawa grysów emulsji asfaltowej. Jeżeli chodzi o przebudowę dróg powiatowych na odcinkach Putnowice Wielkie Busieniec, Niedziałowice II Bańkowszczyzna, na terenie gminy Rejowiec Fabryczny Wólka Kańska, na terenie gminy Żmudź i Dubienka, Bielin, Radziejów, Tuchanie. I tutaj mam aktualne ceny, bo dzisiaj otworzyliśmy oferty i wartość kosztorysowa to jest ponad 8 milionów złotych. Najkorzystniejsza oferta wynosi 7,5 miliona, a więc w miarę korzystnie, a przypomnę, że to jest już drugi przetarg, pierwszy unieważniliśmy z uwagi na wysokie ceny.
Rozbudowa drogi powiatowej na terenie gminy Żmudź i Leśniowice, przetarg unijny, około 15 km dróg planujemy przebudować na terenie tych obydwu gmin. Usprawnienia komunikacyjne poprzez odcinkową przebudowę dróg na terenie gminy Białopole. Tutaj już trzeci przetarg ogłaszamy, ponieważ w naszym pojęciu te ceny są bardzo wysokie, nie do zaakceptowania i nie mamy aż takich możliwości finansowych, aby w takich cenach to zrealizować. Zresztą tutaj wystąpiliśmy jeszcze na drogi na terenie gminy Białopole do dwóch programów, między innymi do nadleśnictwa. Chcemy pozyskać, tam jest możliwość do 80%, jeżeli chodzi o maziarnie. I również wystąpiliśmy o środki, tylko że obciążeniem to będzie, że to muszą być środki bieżące na drugi odcinek na terenie gminy Białopola. Tam też do 80% dofinansowania można uzyskać, a więc mam nadzieję, że wszystkie te rzeczy, co zaplanowaliśmy na terenie gminy Białopole, będą zrealizowane, że te nabory będą pomyślne dla nas. Wykonanie zagospodarowania pustelniowego w ramach zadań scalania gruntów Kobyle, gmina Rajowiec. Tutaj otworzyliśmy przetarg, wyszło ponad 2 miliony 100 tysięcy drożej, aniżeli posiadaliśmy te środki, ale wspólnie z burmistrzem 2 dni temu byliśmy w Urzędzie Marszałkowskim. Tam uzyskaliśmy zapewnienie, że te brakujące środki zabezpieczy w budżecie najpierw gmina, następnie Urząd Marszałkowski przekaże nam na nasz wniosek i zwrócimy to gminie Białopola, więc całość zadań, które zaplanowane są na terenie gminy Rajowiec w miejscowości Kobyle, będzie zrealizowana. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami, o których wcześniej mówiłem. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania scalanie gruntów obrębu Busówno, Busówno Kolonia Pniówno, gmina Wierzbica oraz dla zadania scalania gruntów obrębu Wola Korbutowa I, Wola Korbutowa II, Wola Korbutowa Kolonia. I to wszystko jest na terenie gminy i miasta Siedliszcze. Oczywiście w ostatnim okresie było szereg imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, gdzie w miarę możliwości uczestniczyliśmy w tych uroczystościach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie starosto. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. Zachęcam do składania interpelacji na piśmie, no ale jeśli ktoś chciałby zabrać głos na sesji, to bardzo proszę. Bardzo proszę, pani radna Agata Radzięciak. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym bardzo chciała prosić o remont ubytków na terenie mojej gminy. Wiem, że jest harmonogram. Mamy taką jedną bardzo zniszczoną drogę. To jest Mardian Skordiowski Pławanice. Tam są bardzo głębokie ubytki. Są bardzo niebezpieczne, trzeba jechać slalomem. A może takim argumentem będzie to, że w związku z kolejkami tirów bardzo dużo mieszkańców właśnie tamtą stroną dojeżdża do miasta. A naprawdę bardzo ciężko przejechać tę drogę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Stefan Sakowski. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, mam tylko 3 interpelacje. Pierwsza, zwracam się z prośbą o podjęcie działań przez Zarząd Powiatu Chełm w sprawie instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej wojewódzkiej nr 1805L i 812. Wniosek składam na prośbę mieszkańców Krobonoszy i Czulczyc. Następnie
Zwracam się z prośbą o podanie mi informacji, czy jest opracowany projekt na remont drogi powiatowej numer 1819L na ulicy Chemskiej w Sabinie. I trzecie, zwracam się z prośbą o wykonanie przez służby drogowe starostwa oznaczeń poziomych na drodze powiatowej 1717L na ulicy Chuteckiej, Rynek Brzeskiej w Sabinie. W poprzednim roku składałem też interpelację w tej sprawie i nie dostałem odpowiedzi. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Dorota Łosiewicz. Panie przewodniczący, droga rado, zwracam się z takimi interpelacjami. Chciałabym bardzo podziękować za drogę Marysin II od miejscowości Marysin w kierunku Żółtaniec. Droga jest piękna, kto ma jakieś chwilę czasu, to zapraszam albo na rower, albo przyjechać się samochodem. Także bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo bym prosiła, bo w zeszłym roku, tak jak poprzednik, przedmówca mówił, zwracałam się o oznaczenia poziome na drogi Rybie, Niedziałowice, Kobyle oraz ten odcinek Rejowiec, Chruszów, Marynin do Rejowca Fabrycznego. Być może, że w tym roku już ta maszyna będzie działała, także bardzo bym prosiła o oznaczenia poziome na tych drogach. Zwracam się również z prośbą o przycinkę drzew w miejscowości Zawadówka, tutaj koło pomnika. Rosną sosny i one po prostu tam zagrażają już nawet temu pomnikowi, także bardzo bym prosiła o przycinkę tych drzew w miarę możliwości. Proszę również, już wcześniej też prosiłam o to, myślę, że tu pan dyrektor zapewnił to, ale przypominam się, proszę o znak drogowy w miejscowości Rybie, który tam jest niby miejscowość i już po prostu to powinno zwalniać pojazdy, no ale jakieś może uwaga dzieci przy świetlicy i przy placu zabaw. Także to o te rzeczy poproszę i jeszcze cieszę się bardzo, że w tym roku Rejowiec będzie jako pierwszy, bo pytałam w kolejce do remontu dróg, a najbardziej taką drogą zniszczoną powiatową jest droga z Rejowca do Rejowca Fabrycznego Marynina, którą przejęliśmy w tym roku. Tam jest bardzo ciężko przejechać, a jest ona bardzo często używana, także mam nadzieję, że ona będzie wyremontowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Grażyna Szykuła. Panie przewodniczący, państwo radni, ja w zasadzie mam dwie interpelacje, a może nawet to są pytania. Chodzi mi o most na rzece Udal, który znajduje się pomiędzy miejscowościami Wolawce i Natalin. Most ten jest w połowie przejezdny. Nie wiem dlaczego. Ja tutaj mam pytania od mieszkańców tego typu, że ten most już jest w połowie przejezdny od połowy stycznia i do tej pory nic się nie dzieje. Po pierwsze, to co jest przyczyną tego, że nie jest przejezdny, a po drugie, kiedy, jeżeli będzie planowany, czy może jest planowany remont, kiedy będzie termin jego zakończenia. Drugie pytanie dotyczy skrzyżowania w miejscowości Kolonii Kamień. Proszę państwa, my już obradujemy nad tym problemem i w gminie, i w powiecie od długiego czasu. Zaraz będzie rok, kiedy tutaj spotkali się mieszkańcy Kolonii Kamień właśnie tutaj w tej sali, jak również radni z Kolonii Kamień, sołtysi, i rozmawialiśmy o zmianie organizacji ruchu. No i faktycznie doszło do tego, że w konsensusie, że będzie ta zmiana organizacji ruchu, jednak do tej pory nic się nie dzieje i moje pytanie jest, kiedy rozpoczną się prace przy tej zmianie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Bogusław Kudyba. Panie przewodniczący, szanowna rado. Najpierw chciałem podziękować panu, państwu za wycięcie krzaków przy drodze powiatowej i uporządkowanie terenu. Bardzo dziękuję. Następnie w związku z interpelacją rolników i Urzędu Gminy w Miałopolu o zalanie działek przy rowie, przy szosie powiatowej w Białympolu. Bardzo jest potrzebna interwencja o przepust na tej drodze oraz o ściankę oporową na tym przepuście, o remont. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Szczepaniak. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Co prawda nie mam interpelacji na piśmie z tego względu, że po drodze jak jechałem na sesję radny gminy do mnie dzwonił, bo dzisiaj sesja w gminie jest. Prosił o remont drogi 1807 na odcinku Bezek Julianów. To jest droga gruntowa i po tych wszystkich deszczach i roztopach to mocno się powybijała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Andrzej Derlak. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mam interpelację dotyczącą drogi 1817L. Na skrzyżowaniu z drogą krajową, tam są po obu stronach ubytki. One były niektóre tam wielokrotnie naprawiane. Mam prośbę o naprawę tych ubytków w technologii takiej może bardziej trwałe, żeby to dłużej posłużyło. I w kierunku dalej na Staw i Józefowo, tam jest kilka ubytków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Zając. Panie przewodniczący, koledzy i koleżanki radni, moja interpelacja dotyczy jak gdyby wcześniejszych moich próśb. Przypominam służbom liniowym starostwa, panu dyrektorowi Bydlińskiemu, żeby wykonać już ostatecznie oznaczenia poziome na drogach naszych powiatowych na terenie gminy Żmudź i gminy Dubienka. To jest ten odcinek Dryszczów, Syczów, Stanisławów, Siedliszcza, Dubienka oraz Dryszczów, Klesztów, Rostoka do tego odcinku, w którym rozpocznie się inwestycja, o której mówił starosta Deniszczuk, Bielin, Tuchania, Radziejów. Przy okazji dziękuję dla pana starosty i Rady Powiatu za zaangażowanie i poświęcenie czasu. Przypominam, że to były już dwa przetargi, były ogłaszane oferty, były drogie, ale mam tu zapewnienie, prawda, panie starosto, że ten odcinek w końcu powstanie. Co prawda w okrojonym troszkę odcinku, choć tam mniejszym, ale dziękuję. Proszę również o skierowanie w pierwszej kolejności remontera na teren naszych dróg powiatowych na gminę Żmudź i na gminę Dubienkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie mam więcej zgłoszeń, to są wszystkie interpelacje. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chełmskiego za 2022 rok. Bardzo proszę o przedstawienie informacji przez zastępcę komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, pana Wojciecha Chudobę. Szanowni państwo, panie przewodniczący, państwo radni, panowie starostowie, bardzo dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Informacja komendanta miejskiego o stanie bezpieczeństwa i o ochronie przeciwpożarowej za rok ubiegły oczywiście była udostępniona dla radnych, ale tutaj chciałbym najważniejsze może informacje przedstawić jeszcze tutaj na spotkaniu. Działalność ustawowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej nie zmieniła się, nie zmienia się od lat, na pewno nie jest ona mniejsza. Cały czas są nowe zadania, które wykonujemy. W roku ubiegłym doszło nam zadanie odnośnie ochotniczych straży pożarnych, o którym za chwilę. Jeżeli chodzi o rok ubiegły, odnotowaliśmy w zeszłym roku rekordową liczbę zdarzeń. Miało to związek z działaniami ochotniczych straży pożarnych i państwowych straży pożarnych podejmowanymi w związku z wybuchem wojny na Ukrainie.
Te działania były prowadzone we współpracy ze starostem powiatowym, były prowadzone we współpracy z innymi służbami mundurowymi, za co bardzo dziękuję za pomoc przy realizowaniu zadań, które my prowadziliśmy. Dziękuję bardzo za tą pomoc. Tak jak mówiłem, rekordowa liczba zdarzeń, ponad 2200, co w porównaniu do roku 2021 był wzrost o prawie 600 zdarzeń. Jeżeli chodzi o miejscowości, to największą liczbę zdarzeń odnotowaliśmy na terenie gminy Dorochusk, co miało związek właśnie z transportem uchodźców. Tych uchodźców przetransportowaliśmy ponad 70 tysięcy. Jeżeli chodzi o pożary, nie było ich aż tak dużo. Nasza formacja mniej więcej liczy tak, że jest 70% zdarzeń innych, a 30% to pożary. Tak, najwięcej zdarzeń, tak jak mówiłem, na terenie gminy Dorochusk, gminy Chełm i Siedliszcze, a najmniej zdarzeń jest miasto Rejowiec Fabryczny, Białopole i Leśniowice. Tak. Jeżeli chodzi o czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone w roku ubiegłym, jak zawsze są one prowadzone w oparciu o roczny plan czynności kontrolno-rozpoznawczych, i było przeprowadzonych 87 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Tymi kontrolami objęto ponad 180 obiektów. Tam, gdzie się nie zgadzały przepisy, były wszczynane postępowania administracyjne bądź też postępowania egzekucyjne. Wydano 10 opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów w związku z organizacją imprez masowych, letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży i utworzeniu placówek oświatowych. W 2022 roku uczestniczono w 27 odbiorach obiektów. Współpraca ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP w zakresie organizacji i przeprowadzenia ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej na szczeblu powiatowym, więc w roku ubiegłym Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP i w Chełmie przy współudziale naszej komendy zorganizował powiatowe eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie operacyjne powiatu chełmskiego, w roku ubiegłym udało się, co jest niespotykane od dziesiątek lat, pozyskać jeden etat do naszej komendy, czyli w 2022 roku zasililiśmy jednym strażakiem. Dodam, że w tym roku od 1 stycznia mamy kolejnych dwóch strażaków, więc w przeciągu dwóch lat przybyło nam trzech strażaków, którzy będą pełnili służbę w systemie zmianowym i zasilą oni szeregi jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 na ulicy Okrzowskiej. W tej chwili ci ludzie są już po przyjęciu w trakcie badań lekarskich i będziemy ich przyjmować do służby, co na pewno wzrost o tych trzech strażaków podniesie się też i poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. W roku ubiegłym udało się zakupić ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN. Koniec ubiegłego roku trafił do jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 po uzbrojeniu i przeszkoleniu załogi. W ubiegłym tygodniu został on oficjalnie przekazany już przez komendanta wojewódzkiego dla nas. Chciałbym dodać, że zakupy pojazdów ratowniczo-gaśniczych są bardzo, że tak powiem, bardzo drogie są to samochody i ten samochód, który udało się w ubiegłym roku pozyskać, to kosztował 1 250 000 złotych. W tym roku też próbujemy pozyskać środki na średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Chcielibyśmy wymienić. Jesteśmy w trakcie pozyskiwania środków na zakup tego samochodu. Niestety ceny tak poszybowały w górę, że też to będzie wydatek ponad 1 150 000 złotych. Także będziemy próbowali ten montaż finansowy spiąć tego samochodu. Jeżeli chodzi o działalność naszej komendy, ja bym miał tutaj te najważniejsze rzeczy, które Państwu przedstawi. A jeszcze nie, jeszcze dodam jedną rzecz właśnie tutaj. Działalność ustawowa komendy oczywiście się nie zmienia. W roku ubiegłym została wprowadzona ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, która tam wprowadza pewne przywileje dla druków ochotników i pewne obowiązki. Nad przestrzeganiem i wykonywaniem tej ustawy niestety, czuwamy my.
Ma to między innymi związek z taką ciekawostką, że druhowie ochotnicy mogą starać się o świadczenie do emerytury w wysokości 200 zł. Teraz po waloryzacji, to jest ono podniesioną, o podniesioną kwotę waloryzacji emerytur. Te wszystkie świadczenia przechodzą przez ręce pracowników Komendy Miejskiej. W roku ubiegłym takich świadczeń zostało przyznanych około ponad 450. Nie przybywa nam pracowników do obsługi tych kwitów, tak w cudzysłowie powiem. Niemniej jednak jakoś udaje nam się podzielić to między pracowników, których mamy. Jest to na bieżąco realizowane. Są oczywiście różne inne rzeczy związane z ochotnikami, szkolenia druhów ochotników, które odbywały się w roku ubiegłym i w tym roku też są te szkolenia realizowane. I pozyskiwanie oczywiście nowych sprzętów przez ochotnicze straże pożarne. W tym roku dwie gminy zgłosiły akces do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. Jesteśmy w trakcie realizacji tego projektu. Może za wcześnie, żeby tam otwierać szampany, ale mam nadzieję, że to wszystko się uda i te samochody też do tych ochotniczych straży pożarnych zostaną zakupione. Jeżeli są pytania co do działalności Komendy Miejskiej, to proszę bardzo, a jeżeli nie, to ja bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana komendanta? Nie widzę żadnych zgłoszeń. Dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 8. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie z działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu chełmskiego za 2022 rok. Bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania przez zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie, pana Jarosława Jasina. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni panowie starostowie. Przedstawię informację stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu chełmskiego za 2022 rok. Zaistniałe zdarzenia zostały opracowane na podstawie interwencji zdarzeń na terenie miasta i powiatu. I tak, przedstawię państwu strukturę może Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, a więc Komenda Miejska Policji w Chełmie. Następnie mamy trzy komisariaty w Dorohusku, w Ryjowcu Fabrycznym i w Żmudzi oraz posterunki policji w Sawinie, w Siedliszczu i w Ryjowcu, ale od września powstanie jeszcze jeden posterunek w miejscowości Wojsławice. Na dzień 1 stycznia 2022 roku stan etatowy komendy wynosił 304 etatów policyjnych. I tak, jeśli chodzi o przestępstwa, o przestępczość, w 2022 roku na terenie powiatu chełmskiego stwierdzono łącznie 920 przestępstw. To jest spadek o 137 przestępstw do poprzedniego roku. Z tych 920 przestępstw 745 zostało wykrytych, ustalono 646 sprawców. Wykrywalność ogółem wyniosła 86%. Przestępczość kryminalna. W 2022 stwierdziliśmy 504 takich przestępstw i to jest o 18 przestępstw mniej w porównaniu do roku ubiegłego. Wykryto 411 przestępstw, ustalono 337 sprawców. Wykrywalność przestępstw kryminalnych wynosiła 81,5%. Przestępstwa szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa, a więc takie jak kradzież z włamaniem, kradzież cudzej rzeczy, uszkodzenie rzeczy, rozboje, bójka i pobicie. I takich przestępstw mieliśmy 45 włamań, 54 kradzieży cudzej rzeczy, 31 uszkodzeń rzeczy, 8 rozboi, 5 bójek i pobić. Liczba ustalonych sprawców przestępstw najbardziej uciążliwych. I tak, kradzież z włamaniem ustaliliśmy 15 sprawców, kradzież cudzej rzeczy 21, uszkodzenie rzeczy 16, rozboju 5, bójka i pobicie 9, uszczerbek na zdrowiu 5, łącznie daje suma 71 sprawców. Przestępstwa gospodarcze. 142 przestępstwa odnotowane w 2022 roku. Wykryto 57 przestępstw, ustalono 64 sprawców. Wykrywalność wyniosła 40,1%.
przestępstwa narkotykowe. 2022 rok przyniósł nam, ujawniliśmy 37 przestępstw i to jest o 24 przestępstwa mniej w porównaniu do roku ubiegłego. Wykryto 37 przestępstw, ustalono 28 sprawców. Jeśli chodzi o przestępczość małoletnich, nieletnich, ujawniliśmy 20 czynów karalnych będącymi przestępstwami i tutaj mamy wzrost o 14 czynów. Wszystkie te postępowania zostały skierowane do sądu rodzinnego. Wykroczenia, proszę Państwa. Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Chełmie ujawniono łącznie 36 579 wykroczeń. Jest o 3439 wykroczeń mniej niż w porównaniu do roku ubiegłego. 1581 wniosków o ukaranie skierowaliśmy do sądu oraz nałożyliśmy 30 270 mandatów karnych. Najwięcej wykroczeń ujawniamy, proszę Państwa, przeciwko bezpieczeństwu i porządku w komunikacji i tutaj w 2022 roku ujawniliśmy 28 835 takich wykroczeń. Druga, jeśli chodzi pod względem ujawnialność wykroczeń, to jest obyczajność publiczna 1680, przeciwko urządzeniom użytku publicznego 1139. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. I tak, w analizowanym okresie w 2022 roku na terenie powiatu chełmskiego doszło do 55 wypadków, z czego 61 osób zostało rannych, 10 osób zginęło w wypadku śmiertelnym. Z liczby 55 wypadków 29 miało miejsce na terenie powiatu chełmskiego bez miasta. I tak, największą ilość wypadków odnotowaliśmy miasto Chełm 26, następnie gmina Chełm 9, w gminie Kamień, Rejowiec Fabryczny, Sawin, Wierzbica, Wójcowica nie doszło do żadnego wypadku drogowego. Kolizje drogowe. W ubiegłym roku odnotowaliśmy na terenie powiatu 1518 kolizji drogowych. Jest to o 101 mniej niż w porównaniu do roku ubiegłego. 553 kolizje miały miejsce na terenie powiatu chełmskiego. Jest o 18 mniej w porównaniu do roku ubiegłego, co stanowi 36,4% wszystkich kolizji drogowych. Najwięcej kolizji odnotowaliśmy oprócz miasta Chełm, czyli gmina Chełm, gmina Dorochusk, gmina Sawin, gmina Siedliszcze. Proszę Państwa, praca prewencyjna policjantów. Na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego zatrzymaliśmy łącznie 256 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości. Jest to więcej o 36 takich wykroczeń lub przestępstw. Przebadaliśmy 33 100 kierowców kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Ujawniliśmy 14 582 wykroczenia drogowe. Na terenie powiatu odnotowaliśmy z kolei 7489 interwencji policji, z czego publicznych 4960, domowych 741, w ruchu drogowym 1788. Przeprowadziliśmy 1378 spotkań ze społeczeństwem, sporządziliśmy 85 formularzy niebieska karta i wszczęto 57 dochodzeń dotyczących znęcania się nad rodziną. Również przeprowadzaliśmy szereg spotkań w szkołach z seniorami. Były to takie spotkania o tematyce takie jak bezpieczna droga do szkoły, jeżdżę bezpiecznie w foteliku, bezpieczne ferie, bezpiecznie jednośladem, nie dla każdego jest miejsce na drodze, świeć przykładem, stop włamaniem do domu, stop oszustom, fałszywy telefon.
I proszę Państwa, zgodnie z treścią zawartych na szczeblu lokalnym porozumień współpracy między Komendantem Miejskim Policji w Chełmie, Komendantem Placówek Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendantem Straży Miejskiej, Komendantem Straży Ochrony Kolei i innymi podmiotami podejmowano działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego. Panie Przewodniczący, ja bym miał tyle do przekazania. Jeżeli są pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana komendanta? Bardzo proszę. Pan pierwszy był pan Stefan Sakowski. Bardzo proszę, panie radny. To pan to wymienił. A to jaki udział w procentach obcokrajowcy mieli jakiś udział i jaki to rodzaj był tych przestępstw? Na chwilę obecną no nie mam takich danych szczegółowych. Mogę panu, załóżmy, w ciągu kilku dni przedstawić. Aha. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Dorota Łosiewicz. Ja mam takie innego rodzaju pytanie. Panie komendancie, zwiększyła się kwota do 700 zł. Jeśli ktoś popełnił jakiś czyn, prawda, i po prostu to, na przykład złodziej, jeśli ukradnie, czym było spowodowane to, że ta kwota podniosła się? No bo czyn karalny teraz jest już od dużo wyższej kwoty. Tak, musimy doprecyzować, bo jeżeli pani pyta o przestępstwa czy wykroczenia, bo muszę to rozróżnić. No może i nie znam się tak na tym, rozumiem. Ale myślę, że na przykład jeśli złodziej kradnie, czy w sklepie, czy u kogoś na posesji, no to to jest wykroczenie, czy to jest... To zależy, już od pani odpowiem. Dziękuję. Kradzież może być wykroczeniem i kradzież może być i przestępstwem. Tutaj jest ważna suma strat lub kwota, która została zabrana. Jeśli chodzi o wykroczenia, była nowelizacja przepisów w tym zakresie i ustawodawca podniósł próg grzywien. Także to nie my wnioskujemy, tylko sąd wydaje grzywny. My jedynie karamy mandatami, ale na to mamy tak jakby taryfikator mandatów, za jakie wykroczenie i ile punkt, i jaka kwota mandatu, jaki rodzaj grzywny. Panie komendancie, ja mam pytanie innego typu, to znaczy tutaj jest wskazane w objaśnieniach, że jest łącznie 304 policjantów, tak? I ci policjanci obsługują łącznie powiat i miasto Chełm razem? Tak, na chwilę to znaczy to obsługują 304 policjantów, obsługuje 140 tysięcy mieszkańców, bo razem gdzieś tak będzie tyle wynosi. Czy ten wskaźnik jest właściwy? Czy to jest wszystko zachowane w normie? Bo tutaj przypada na jednego policjanta, żeby obsłużyć, że tak powiem, 4500 osób. Czy to nie jest za dużo? Bo jeszcze dalej pójdę. Te wszystkie wskaźniki przestępczości i wykonywalności, to znaczy chwytanie sprawców i tak dalej, to średnio wynosi 80%. A więc jeszcze 20% brakuje. To nie jest tak mało. Czy to jest satysfakcjonujące? Dlatego, że powiedzmy na 5, że tak powiem brzydko, złodziei, jeden nie jest złapany, nie jest schwytany. Czy to zadowala policję, właśnie ten wskaźnik? Następne pytanie. Mój posterunek, to znaczy mojej gminy Kamień, łącznie z gminą Ruda Huta i gminą Chełm, mieści się w Pokrówce, znajduje się, tak? I też obejmuje 22 tysiące osób, bo łącznie tyle te gminy posiadają mieszkańców. Ilu jest policjantów i czy mają samochód ci właśnie, czym się poruszają? Właśnie, już tutaj słyszę jeszcze podpowiedź kolegi, jeżeli już o samochodach mowa, no to my co roku staramy się wspierać policję i przekazujemy te samochody. Natomiast proszę powiedzieć, a jak zachowuje się miasto Chełm? Czy miasto Chełm również partycypuje w utrzymaniu, czy dokłada się, czy też coś tam daje ze swojego budżetu na to, żeby sprawnie
funkcjonowała policja nasza. Dziękuję. Ja tylko, przepraszam pani radna, sprostuję. Gmina Roda Huta jest obsługiwana bezpośrednio przez komendę miejską. To chyba źle przeczytałam. Chociaż proszę mnie poprawić, panie komendancie, dobrze? Nie chciałem pani przeszkadzać. Dobrze, dziękuję bardzo. A więc odpowiem pani na te pytania. Jeżeli ja któreś pominę, to proszę mi zwrócić uwagę, bo padło kilka pytań. Nie wiem, czy w kolejności odpowiem. Jeżeli chodzi, proszę państwa, dokonujemy sukcesywnej analizy zagrożeń, jeśli chodzi o powiat. Ta liczba policjantów w zupełności jest wystarczająca. Na chwilę obecną borykamy się z wakatami. Mamy 26 wakatów, ale myślę, że do końca roku zostanie to uzupełnione. Ta przestępczość u nas jest zupełnie inna jak w dużych garnizonach, jak śląskim, małopolskim czy mazowieckim. Czy nas zadowala, tak jak pani mówi, jeden na pięciu niewykryty? No pewnie, że nie. Chcielibyśmy wszystko wykryć i żeby społeczeństwo było zadowolone. Robimy co możemy, ale niemniej jednak ta wykrywalność jest na bardzo wysokim poziomie. Jesteśmy bardzo dobrze oceniani. Myślę, że i przez swoich zwierzchników i przez społeczeństwo tutaj lokalne. Jeśli chodzi o samochód, przeskoczę z tematu. Ja dziękuję panu staroście i gminom, ale największy wkład ma starostwo. Za co roku pan starosta dokłada i albo funduje w połowie samochód dla komendy. Za to serdecznie dziękujemy. Liczymy na dalszą współpracę. To wszystko przyczynia się do tego, że policjanci mają czym jeździć i te samochody nie jeżdżą tylko tutaj w mieście, tylko są kierowane tam, gdzie są potrzebne, czy do Dorochuska, czy do innych komisariatów, tam, gdzie jest taka potrzeba. Jeżeli chodzi o policjantów gminy Chępa, pytała, tak? Mamy tutaj również wystarczającą liczbę policjantów. Każdy rejon dzielnicowy jest obsadzony. Nie docierają do mnie sygnały, że policjanci sobie nie radzili z biurokracją lub z jakimiś ważnymi problemami, z którymi sobie poradzić nie mogą. Proszę, jeżeli coś ominąłem, to proszę mi bardzo podpowiedzieć, bo padło kilka. Gmina Chełm jest obsługiwana bezpośrednio przez Komendę Miejską. Gmina Kamień, gmina Ruda Huta i gmina Chełm jest obstawiana przez policjantów z Komendy Miejskiej. Także tutaj te gminy, myślę, że z obsługą zdarzeń nie mają najmniejszego problemu, bo my jesteśmy tak jakby w centrum tych gmin. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę więcej zgłoszeń. Dziękuję bardzo panom komendantom za tak wyczerpujące przedstawienie informacji oraz sprawozdania i za odpowiedzi na te wszystkie pytania. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 9. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w gminach powiatu chełmskiego objętych właściwością prokuratury rejonowej w Chełmie za 2022 rok. Bardzo proszę, pan radny Szczepaniak. Panie przewodniczący, ze względów organizacyjnych bardzo proszę o 5 minut przerwy. Myślę, że możemy to przez aklamację przyjąć, chyba że są jakieś sprzeciwy. Ogłaszam 5 minut przerwy.
Zamykam obrady sesji po przerwie i bardzo proszę o stwierdzenie kworum w formie elektronicznej. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że jest wymagane kworum do odbycia prawomocnego posiedzenia. Przechodzimy do punktu 9. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w gminach powiatu chełmskiego objętych właściwością prokuratury rejonowej w Chełmie za 2022 rok. Informacja została Państwu przekazana w systemie e-sesja. Jeśli są jakieś pytania, to proszę przekazać pracownikom biura rady, a my przekażemy je do pana prokuratora. Proszę bardzo o jeszcze o ponowne stwierdzenie kworum, bo mamy. Panie radny, proszę o stwierdzenie kworum. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 10. Informacja ze scalania gruntów powiatu chełmskiego. Ta informacja była nam przekazywana na posiedzeniu komisji, także myślę, że tu nie ma potrzeby, żeby pani dyrektor przedstawiała nam ją jeszcze raz. Czy może są pytania do pani dyrektor? Nie widzę zgłoszeń, wszystko jest jasne. Przechodzimy w związku z tym do kolejnego punktu, punkt 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych. Zmiana uchwały jest związana z rezygnacją z członkostwa w komisji złożoną przez pana radnego Radosława Rakowieckiego w dniu 16 lutego 2023 roku. Czy są pytania? Nie widzę żadnych pytań. Bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji przez przewodniczącego, tutaj nie ma, to może zastępcę, przewodniczącego Komisji Budżetu Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych, panią Dorotę Łosiewicz. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że dzisiaj mamy dość napięty program, to składam wniosek formalny o to, abym nie musiał odczytywać treści uchwał. Treści uchwał Państwo macie udostępnione. Także bardzo proszę o przegłosowanie mojego wniosku formalnego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała nr 48/342/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej. Zmiana uchwały polega na wykreśleniu ze składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej radnych Jarosława Wójcickiego, Stefana Sakowskiego oraz Radosława Rakowieckiego w związku z ich pisemną rezygnacją złożoną w dniu 16 lutego 2023 roku. Czy są pytania? Nie widzę żadnych zgłoszeń. Bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji przez panią
Beata Augustynek? Nie widzę. Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej jeszcze jest pan Damian Wierak, ale też nie ma go na sali. Opinia była pozytywna, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 48 łamane przez 343 łamane przez 2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zmiana uchwały polega na wykreśleniu ze składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pana Andrzeja Zająca w związku z jego pisemną rezygnacją złożoną w dniu 16 lutego 2023 roku. Czy są pytania? Nie widzę. W związku z tym bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji przez panią Paulinę Suchań, przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 48 łamane przez 344 łamane przez 2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Bardzo proszę o przedstawienie informacji przez panią Agatę Niemczyk, skarbnika powiatu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W projekcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulegają dochody i wydatki oraz przychody prognozowane w roku 2023. Ich wartość dostosowuje się do wielkości wynikających z projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani skarbnik? Nie widzę żadnych zgłoszeń. W związku z tym bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji przez panią Dorotę Łosiewicz, zastępcę przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała nr 48 łamane przez 345 łamane przez 2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. Bardzo proszę panią skarbnik Agatę Niemczyk o przedstawienie informacji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W projekcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok zwiększa się dochody budżetu o kwotę ponad 7 426 000 zł. Wydatki zwiększa się o kwotę ponad 6,5 miliona złotych i zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę ponad 911 tysięcy złotych. Najważniejsze zmiany po stronie dochodów to zaplanowanie dochodów z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 5 milionów złotych oraz zaplanowanie dochodów z tytułu dotacji celowej gminy Rajowiec w kwocie ponad 2 124 000 zł. Zmiany po stronie wydatków to zwiększenie środków na wydatki planowane do realizacji w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na drogi odcinek Putnowice Wielkie Busieniec, kwota ponad 1 367 000 zł i odcinek Niedziałowice Drugie Bańkowszczyzna, kwota ponad 2 109 000 zł. Planuje się zwiększyć środki na dotację celową dla gminy Ruda Huta na przebudowę drogi powiatowej, która będzie realizowana w ramach PROW-u. Zwiększenie tych środków to kwota ponad 682 tysiące złotych. Oraz planuje się zwiększyć wydatki na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obrębu Kobyle w kwocie ponad 2 124 tysiące złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani skarbnik? Nie widzę zgłoszeń. W związku z tym bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji przez panią Dorotę Łosiewicz, zastępcę przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała nr 48 łamane przez 346 łamane przez 2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Ja ze swojej strony chciałbym podziękować zarządowi oraz Państwu radnym za to głosowanie. Gmina Ruda Huta przejęła drogę powiatową na potrzeby sporządzenia dokumentacji, później na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 63,63% kwoty budżetu kosztorysowego tego projektu. Ogłosiliśmy przetarg, jednak jak to bywa dość często w dzisiejszych czasach, ta kwota, najniższa oferta przekraczała budżet i bardzo ważne było, żeby znaleźć środki na realizację tej inwestycji i dziękuję bardzo za to, że udało się tutaj znaleźć w naszym budżecie dodatkowe środki. Przez to ta inwestycja będzie mogła zostać zrealizowana do końca października. Gmina jest zobowiązana złożyć wniosek o płatność, także niebawem będzie podpisana umowa na prace, na roboty budowlane i ta inwestycja będzie realizowana. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2023-2026. Informacja była przekazywana bardzo dogłębnie przez pana Marka Kaczmarskiego, inspektora w Zespole do Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego. Dlatego myślę, że jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Nie widzę żadnych zgłoszeń. W związku z tym proszę o przedstawienie opinii przez przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej. Wiem, że opinia była pozytywna. Także przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 48 łamane przez 347 łamane przez 2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 marca 2023 roku. W sprawie przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2023-2026. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku. Bardzo proszę o przedstawienie informacji przez panią Annę Mróz, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są przekazywane samorządom powiatowym na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań. Delegacja ustawowa do podjęcia przez Radę Powiatu stosownej uchwały dotyczącej przedmiotowej sprawy zawarta jest w artykule 35a ustęp 3 wyżej cytowanej ustawy. Z informacji, jaką uzyskaliśmy w piśmie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika, że wysokość środków finansowych dla powiatu chełmskiego w 2023 roku wynosi ogółem 5 202 837 zł. W tym kwota 3 600 480 zł przeznaczona na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Zgodnie z pismem z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 70 000 zaplanowano na rehabilitację zawodową. Natomiast kwotę 1 532 357 000 na rehabilitację społeczną oraz 3 600 480 zł na działalność 4 warsztatów terapii zajęciowej, w której uczestniczy łącznie 130 osób niepełnosprawnych. Propozycję planu podziału środków PFRON pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Mając powyższe na względzie, zasadnym jest ustalenie kierunków wydatkowania przyznanych środków zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pani Dyrektor? Nie widzę zgłoszeń. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Komisji przez Panią Dorotę Łosiewicz, zastępcę Przewodniczącego Komisji Budżetu Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała numer 48/348/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krasnostawskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik Żulin Rejowiec od kilometra 12 plus 150 do kilometra 12 plus 436 o długości 0,286 km w ramach zadania rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 2118L, nr 3112L i nr 3122L w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bardzo proszę o przedstawienie informacji przez pana Marka Bedlińskiego, dyrektora Wydziału Infrastruktury. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały przewiduje udzielenie pomocy finansowej dla powiatu krasnostawskiego w wysokości 100 000 zł na modernizację i przebudowę drogi powiatowej nr 3122L o długości 286 metrów. Jest to odcinek bezpośrednio łączący się z naszym powiatem. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy systemu komunikacyjnego, zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez ujednolicenie sieci komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie powiatu chełmskiego z powiatem krasnostawskim. Wynika to z tego, że na terenie naszego powiatu został już opracowany projekt na modernizację tej drogi o długości 7,2 km. Projekt razem z przebudową linii energetycznych został już złożony do Wydziału Infrastruktury i po ogłoszeniu naboru do Polskiego Ładu projekt będzie w bieżącym roku składany. Dziękuję. Proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana dyrektora? Nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych przez panią Dorotę Łosiewicz, zastępcę przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej również jest pozytywna. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 48
349/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krasnostawskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik Żulin Rejowiec od kilometra 12 plus 150 do kilometra 12 plus 436 o długości 0,286 km w ramach zadania rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 2118L, nr 3112L i nr 3122L w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat chełmski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Bardzo proszę pana dyrektora Wydziału Infrastruktury, pana Marka Bednickiego o przedstawienie informacji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w uchwale Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat chełmski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienia się treść załącznika nr 1, który zawiera wykaz wszystkich przystanków wraz z lokalizacją. W związku z zakończoną przebudową drogi powiatowej nr 1824L na terenie gminy Ruda Huta na odcinku Rudka-Ruda Opalin wprowadza się lokalizację nowych 11 przystanków zatwierdzoną w stałym projekcie organizacji ruchu. Proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana dyrektora? Nie widzę. Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej jest pozytywna. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 48/350/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat chełmski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, a także kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat chełmski. Bardzo proszę o przedstawienie informacji przez panią Dorotę Bezler, dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w uchwale zmianie podlegają dodatek funkcyjny dla dyrektora lub wicedyrektora w wysokości określonej w niniejszej tabeli, dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy i nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, dodatek dla opiekuna stażu i wprowadzamy funkcję mentora i dodatek dla tejże osoby. Także zmianie podlegają górne stawki nagród starosty i dyrektora dla nauczycieli. Zmiany te wynikają ze zmian w karcie nauczyciela, a także w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku. Projekt uchwały został uzgodniony ze stroną związkową w dniu 13 lutego 2023 roku. Proszę o przyjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani dyrektor? Nie widzę żadnych zgłoszeń. W związku z tym przechodzimy do opiniowania projektu uchwały. Bardzo proszę panią Dorotę Łosiewicz, zastępcę przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych o przedstawienie opinii. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, uchwała nr 48/351/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 marca 2023 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, a także kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmski. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu powiatu chełmskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Bardzo proszę o przedstawienie informacji przez panią Dorotę Bezler, dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały przewiduje udzielenie dwóch dotacji. Jedna dotyczy parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Pawłowie w wysokości 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na konserwację i restaurację drewnianej struktury ambony w kościele parafialnym. Natomiast druga dotacja dotyczy parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena w Dorohusku i kwota jest również 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na montaż historycznej posadzki polegający na położeniu płytek zabytkowej posadzki w prezbiterium i wszystkich częściach kościoła oraz uzupełnieniu brakujących płytek. Bardzo proszę o przyjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani dyrektor? Nie widzę zgłoszeń. Bardzo proszę w związku z tym o przedstawienie opinii komisji przez panią Dorotę Łosiewicz, zastępcę przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała nr 48/352/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie udzielenia z budżetu powiatu chełmskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. Otrzymam informację, że na interpelacje i zapytania będą odpowiedzi pisemne. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 23. Wnioski komisji. Komisje nie przedstawiły mi żadnych wniosków. Punkt 24. Komunikaty przewodniczącego. Szanowni Państwo, a bardzo proszę, pani radna Agata Radzięciak, widzę zgłoszenie. Bo ostatnio uczestniczyłam w posiedzeniu komisji rewizyjnej i tam był wypracowany wniosek, który jednogłośnie został przegłosowany. Chodzi o podwyżki dla pracowników niepedagogicznych o 300 zł w placówkach oświatowych. Głosowaliśmy podczas komisji rewizyjnej. Ten wniosek staje się na zarządzie. Rozumiem, czyli będzie przedstawiony. To są kompetencje zarządu, tak. Bo myślałam, że to się umknęło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jesteśmy w punkcie 24. Komunikaty przewodniczącego i szanowni Państwo, czas biegnie bardzo szybko. I przypominam o tym, że to już czas, kiedy trzeba usiąść do oświadczeń majątkowych, wypełnić je i złożyć do Biura Rady najpóźniej do 31 kwietnia. A w związku z tym, że zbliżamy się do 30, przepraszam, czujny przewodniczący, do 30 kwietnia. Szanowni Państwo, zbliżają się święta, w związku z tym chciałbym życzyć Państwu oraz wszystkim mieszkańcom naszego powiatu zdrowych, pogodnych, radosnych świąt, aby
Zmartwychwstały Jezus dał nam wszystkim dużo wiary, nadziei, sił do dalszej pracy na rzecz naszego powiatu. Wszystkiego najlepszego. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 48. sesji Rady Powiatu Chełmskiego. Dziękuję bardzo.